Witam Was na kolejnym spotkaniu z historią. Dzisiaj naprawdę nietuzinkowy temat, który mam nadzieję Was zainteresuje, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o wikingach i ich wpływie na wczesnośredniowieczną Polskę. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest doktor habilitowany Jakub Morawiec, profesor Uniwersytetu Śląskiego, który jest specjalistą od dziejów średniowiecznej Skandynawii, zajmuje się rozwojem ideologii władzy królewskiej, miejscowej historiografii oraz skaldami i ich poezją. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po naszej stronie. No to, panie profesorze, zaczynamy, bo wikingowie wzbudzają zawsze wypieki na twarzy. To niezwykle interesujący temat, pobudzający wyobraźnię. Jednak zanim bezpośrednio o nich, źródła historyczne, które mamy z reguły w wypadku średniowiecza, są takie dość klasyczne. Kroniki, prawda, ikonografia, a w wypadku wikingów dysponujemy takim dodatkowym, ciekawym elementem, czyli sagami. Gdyby pan profesor zechciał przedstawić, przybliżyć widzom specyfikę sag jako źródeł historycznych, bo jeszcze z tego, co przygotowując się do spotkania z panem się dowiedziałem, 90% sag powstało na terenie Islandii. Zgadza się. I to jest skąd taki fenomen Islandczyków? No, to zaczął pan od pytania, na które badacze sag próbują odpowiedzieć od ponad stulecia. Aha, i czyli dalej wciąż nie wiemy. Wciąż czekamy na w pełni satysfakcjonującą odpowiedź. Zaczęliśmy od wikingów, więc tylko dwa słowa, zanim przejdę do odpowiedzi na to konkretne pytanie. Mianowicie, jeśli chodzi o działania Skandynawów, zarówno w samej Skandynawii, ale i też poza nią, w okresie wikińskim, to tu z pozoru badacze tego okresu i tej problematyki narzekać nie powinni, dlatego że dysponujemy całkiem sporym zasobem źródeł i pisanych, i to różnej maści. Pan tu wspomniał kroniki, ja bym jeszcze do tego dołożył rocznikarstwo, czy to kontynentalne, czy anglosaskie, które no, niemal na bieżąco i na gorąco dokumentowało dokonania Skandynawów. Do tego dochodzi oczywiście to, co wszystko przynosi nam archeologia. Wyniki badań dotyczących osadnictwa, dotyczących bronioznawstwa, szkutnictwa. To wszystko razem wzięte no, stanowi całkiem pokaźny zasób źródłowy, którym badacze mogą się posługiwać, aby co nieco powiedzieć o, wydaje się chyba, że więcej niż mniej, o epoce wikingów. Oczywiście muszą być bardzo ostrożni, ponieważ pułapki czyhają tu i ówdzie. Takim klasycznym przykładem wydaje się być sprawa liczebności wikińskich flot, które urządzały sobie najazdy w różnych częściach kontynentu i poza nim. No i dzisiaj generalnie przeważnie raczej nie wierzymy średniowiecznym pisarzom, gdy ci potrafią rozdmuchiwać rozmiary tych flot w setki, żeby nie powiedzieć tysiące łodzi. Jeśli chodzi o sagi to i epokę wikingów, to sprawa wygląda trochę inaczej, ponieważ dziś nie będziemy używać sag islandzkich po to, aby rekonstruować dzieje zarówno Skandynawii, jak i Europy w epoce wikingów. Natomiast sagi są doskonałym źródłem wiedzy na temat tego, jak ten czas w Skandynawii zapamiętano, dlaczego, w jakim celu, w taki, a nie inny sposób tamte wydarzenia z wieku X, XI opisano, utrwalono, czemu i komu miało to służyć 150, 200, 250 lat później. Więc owszem, z punktu widzenia nie tyle epoki wikingów, co pamięci o wikingach i to przede wszystkim samej Skandynawii, pan wspomniał tutaj Islandię i słusznie, aczkolwiek Islandczycy dokumentowali, jak się wydaje, tradycję opartą o wiedzy, która sięgała przynajmniej całego regionu, a nie tylko tej jednej wyspy. I z różnych względów pamięć o Skandynawach jako wikingach wciąż była istotna, mimo tego, że epoka wikingów już dawno się skończyła. Co więcej, to dzięki sagom, czy autorom, tym wszystkim ludziom, którzy owe utwory albo komponowali, albo spisywali, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że to nie zawsze była ta sama osoba, to dzięki temu gronu ludzi do naszych czasów zachowały się przekazy, które bardzo możliwe, że powstały w okresie wikińskim, ale wcześniej spisane nie były. Mam tu na myśli chociażby przynajmniej kilka poematów skaldycznych, które opisują działania wikingów czy też wikińskich wodzów, no, czasem nie byle jakich. Wśród nich znajdzie się m.in. święty Olaf, król norweski. I te utwory cyrkulowały zapewne w przekazie ustnym przez długi okres czasu, aż w pewnym momencie ktoś zdecydował, że trzeba je utrwalić na pergaminie. Więc tutaj sagi są bardzo istotnym przekaźnikiem pewnych danych, których poza tym byśmy nie mieli. Więc reasumując, sagi są istotne z punktu widzenia o tym, jak pamiętano epokę wikingów i jak na epokę wikingów generalnie, jak epoka wikingów wygląda z perspektywy Skandynawii. A jeszcze nawiązanie do tego fenomenu Islandczyków. No skąd on się wziął? Dlaczego akurat Islandczycy? Jedna z odpowiedzi, nie sądzę, że to jest jedna jedyna, ale jedna z odpowiedzi prowadzi nas w stronę prób, zabiegów samej społeczności islandzkiej doby średniowiecza. Myślę tutaj o okresie między połową XI a połową XIII wieku na określenie swojego miejsca w ówczesnej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i kulturowej. Islandia przynajmniej od połowy XII wieku ulega coraz silniejszej presji ze strony władców norweskich, którzy stulecie później, a więc w latach 60. wieku XIII ostatecznie przejmują nad wyspą kontrolę i elity islandzkie z jednej strony znacznie uboższe niż ich skandynawscy kontynentalni, byśmy powiedzieli, odpowiednicy, jednocześnie mający swoje ambicje, chcący coś znaczyć. Wydaje się, że potraktowali tą pamięć o wspólnej dla całej Skandynawii przeszłości, często przeszłości sięgającej daleko wstecz, sięgającej okresu wędrówek ludów, kiedy rodziła się też ta kulturowa tożsamość nie skandynawska, ale germańska. I ich rola jako tych, którzy będą z jednej strony utrwalać tą tradycję, a z drugiej przekazywać ją dalej, to chyba okazało się być sposobem na to, żeby zdefiniować swoje miejsce w otaczającej rzeczywistości i odpowiedzieć na pytanie sobie, ale też i tym, którzy tą Islandią mieliby rządzić, no to po co ci Islandczycy w ogóle nam są do szczęścia potrzebni? Dlaczego mogą być przydatni? To ta specjalizacja w tym, aby tą tradycję kulturową, historyczną utrwalać i przekazywać, była też chyba potraktowana jako swoisty kapitał, który można było wykorzystywać dla osiągania doraźnych, rzadziej pewnie dalekosiężnych celów osobistych, społecznych, politycznych tych, którzy chcieli to robić. No, nie przypadkiem w sagach utrwalił się stereotyp i motyw przedsiębiorczego Islandczyka, któremu się udaje wyspę opuścić i w różnym charakterze zrobić karierę, czy to na skandynawskim, ewentualnie na anglosaskim, albo to już taka w ogóle wariacja na temat np. na bizantyjskim dworze i z czasem wrócić z powrotem do siebie, aby tym wszystkim, co tam udało się zdobyć, materialnie, społecznie, podzielić się. Nie podzielić, to wykorzystać na to, żeby tam na miejscu wśród swoich no, jakby aspirować do ważnej społecznej, politycznej roli. I w tym momencie tu wspomnieliśmy, pan wspomniał, przedstawiając mnie tutaj o skaldach i ich poezji. No, to jest jeden z przykładów chyba najbardziej taki rzucający się w oczy i najlepiej przebadany tego, w jaki sposób właśnie ten kulturowy kapitał można było przekuć w osobiste korzyści. Tak długo jak ta poezja była postrzegana między innymi, a może przede wszystkim na skandynawskich dworach, jako ważny element królewskiej propagandy. I możemy wręcz mówić tutaj o takiej specjalizacji wręcz narodowej. Mamy na to pewien pośredni dowód. W latach 80. wieku XII norweski mnich Teodoryk pisze łacińską kronikę poświęconą władcom Norwegii i w pierwszych wersach swojego dzieła wspomina o tym, iż sporą część tego, czego sam dowiedział się na temat przeszłości norweskich władców, wie dzięki Islandczykom, bo oni rzeczywiście są świetnie wyszkoleni w tym utrwalaniu wiedzy o przeszłości nie tylko swojej własnej, ale też właśnie skandynawskiej. Więc opinia o nich jako o specjalistach w tym zakresie już krążyła i to przynajmniej w jakiejś części może tłumaczyć, dlaczego właśnie ta niewielka w sumie przecież społeczność, licząca w szczytowym okresie około 10 000 ludzi, była tak aktywna literacko. Czyli tajemnice Islandczyków i ich specjalizacji mamy wyjaśnione. Panie profesorze, przechodząc już do Wikingów i łączenia ich z państwem pierwszych Piastów, patrząc na przekazy źródłowe, które mamy dotyczące no właśnie państwa pierwszych Piastów, bardzo często pojawiają się oczywiście nasi bezpośredni sąsiedzi. Mamy stosunki z Niemcami, pojawiają się Czesi, pojawia się Ruś Kijowska, ale można odnieść wrażenie, że właściwie kontaktów ze Skandynawami, opierając się na tej bazie źródłowej polskiej, właściwie nie ma. Co to znaczy, że skąd taki powód? Czy te kontakty polsko-skandynawskie były aż tak ograniczone, że nie przebiły się w tej pierwszoplanowej narracji historycznej tamtych czasów? Być może z punktu widzenia tych, którzy po pierwsze zlecali utrwalenie tej tradycji, czy to będzie w odniesieniu do najstarszych polskich kronik, czyli kroniki Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. Być może ten kierunek północny nie był priorytetowy, być może też w tamtym okresie już nie o wszystkim pamiętano, choć jest to o tyle dziwne, że przecież ten sam Bolesław Krzywousty, który patronował z pewnością powstaniu tej najstarszej polskiej kroniki, sam prowadził bardzo aktywną politykę pomorską, czy nawet ściśle rzecz biorąc zachodniopomorską, a to z kolei oznaczało kontakty polityczne ze skandynawskimi, w tym przypadku konkretnie duńskimi władcami. Więc nie mówimy tutaj o rzeczy abstrakcyjnej, rzeczy, której nie było, bądź też o rzeczach, które nie były ważne. Dlaczego nie zostały zachowane w tej naszej rodzimej tradycji historiograficznej? Nie wiem, czy ja potrafię tutaj dostarczyć satysfakcjonującej odpowiedzi, natomiast jest mi trochę łatwiej odpowiedzieć na inną część Pana pytania odnośnie, czy w ogóle te relacje były i czy były ważne. Owszem, i tutaj jak najbardziej dwa razy tak. Przede wszystkim dlatego, że dysponujemy znowuż fragmentarycznymi, też budzącymi swego rodzaju kontrowersje, jednak informacjami źródłowymi, które wskazują na to, że zarówno w okresie rządów Mieszka I, jak i jego syna Bolesława Chrobrego, te relacje ze Skandynawami, z dworami, przede wszystkim zapewne duńskim, były utrzymywane. Musimy pamiętać, że te interesy skandynawskie, głównie duńskie i piastowskie, one krzyżowały się na Pomorzu Zachodnim, po części może też i na Połabiu. No i tu z pewnością rejon ujścia Odry, Wolin, status w ogóle polityczny tego miasta, to jeden z takich przykładów tego, że krzyżowanie się tych interesów. Tak? Więc jeśli spojrzymy na mapę, spojrzymy na kierunki ekspansji, rozwoju państwa wczesnopiastowskiego, tego jakie kryteria wyznaczały kierunki tej ekspansji, jeśli do tego dołożymy informacje, które czerpiemy znowuż ze źródeł archeologicznych, wyniki badań archeologicznych na takich cmentarzyskach jak Ciepłe czy Bodzia, to nie ulega wątpliwości, że wśród piastowskich elit znajdowali się również przybysze z północy, ale też zawsze przypominam i podkreślam, to był ruch dwustronny. Warto pamiętać, że na anglo-duńskim dworze Knuta Wielkiego mamy też możnych słowiańskich. Oni byli na tyle istotni, przynajmniej przez chwilkę, że nawet znajdowali swoje miejsce na listach świadków dokumentów wystawionych przez króla, więc to nie mogły być osoby nic nieznaczące i przypadkowe. Tak? Problem bardziej polega na tym, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że owe kontakty istniały i z różnych powodów strategicznie, docelowo były ważne, natomiast problemem jest to, że tak mało wiemy, jeśli chodzi o szczegóły. I to nas jako badaczy przeszłości uwiera, bo chcielibyśmy wiedzieć więcej. Z drugiej strony moglibyśmy znowu sięgnąć do wspomnianych na początku w pierwszym Pana pytaniu sag, no ale tu skazujemy się na inne niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa tego, że ci Islandcy, głównie autorzy, no, opisywali nie tylko to, co pamiętano, znaczy spisywali to, co pamiętano lub chciano pamiętać, ale wśród tych rzeczy, które pamiętano, zapewne były wydarzenia zarówno te, które rzeczywiście się wydarzyły. Coś, co dodali od siebie. Dokładnie tak. Tu można za przykład podać wspólne domniemane działania, i to bardzo bohaterskie wręcz, króla Burysława, który wraz z Olafem Tryggvasonem, zanim jeszcze ten drugi został władcą Norwegii, no, mieli w zasadzie zdecydować o powodzeniu ataku Ottona II w roku 974 na Danię. Tam kluczowym momentem tej kampanii było sforsowanie umocnień w południowej Jutlandii, wału tak zwanego Danevirke. No i z przekazu tak wynika jednoznacznie, że gdyby nie spryt, charyzma, pomysłowość i odwaga przede wszystkim Olafa Tryggvasona, no i gdzieś tam docelowo jeszcze Burysława, który miał mu towarzyszyć, to cesarz nie odniósłby zwycięstwa. Jeśli spojrzymy na znaną nam chronologię dziejów Europy w tym okresie, no to obecność obydwu panów pod Danevirke w 974 roku najdelikatniej rzecz mówiąc wydaje się być podejrzana. Więc tutaj czyhają tego typu niebezpieczeństwa, ale z drugiej strony troszkę jakby ratując istnienie, funkcjonowanie tego typu historii nie tylko dla oglądu tego, jak rozwijała się świadomość Skandynawów o przeszłości, ale też właśnie dla tego tematu relacji po obu stronach Bałtyków można założyć, myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, że tego typu historie nigdy by nie powstały. Nie traktowano by je jako wiarygodne, godne upamiętnienia, gdyby jednak tych relacji nie było. Tak, gdyby tam jakieś ziarno prawdy w tym po prostu się nie pojawiło. Pojawiło się imię Burysława. Z kim go możemy próbować utożsamiać? Wielu badaczy, i to jeszcze do niedawna, myślę, że można też śmiało powiedzieć, że ten pogląd wciąż jest obecny i żywy. Mamy do wyboru albo Mieszka I, albo jego syna Bolesława Chrobrego, jako takich najbardziej oczywistych, naturalnych kandydatów. W przypadku Chrobrego to wręcz to zbieżność imion od Burisleifur w wersji staroislandzkiej przez Burysław. To jest taka wersja, powiedziałbym, odrobinę spolszczona, do Bolesław już nie jest daleko. Jeśli chodzi o Mieszka I, to z racji tego, że Burysław został zapamiętany jako przede wszystkim ojciec niezwykle atrakcyjnych osobiście i politycznie córek, które można było z powodzeniem wydać za mąż, tu też gdzieś ten Mieszko i jego polityka matrymonialna nam się nasuwają. Natomiast warto pamiętać, że tych Burysławów, może inaczej, że ta postać Burysława zapewne kreowana była w oparciu też o inne osoby. I to zarówno te, które z punktu widzenia dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej i Skandynawii były przede wszystkim niekwestionowanie historyczne i powiedziałbym nieodległe. Mam tu na myśli głównie Bolesława Krzywoustego, który notabene pojawia się w skandynawskich sagach pod imieniem Burysław. Ale też wiemy, że to nie ten sam Burysław, który tutaj słynie chociażby w historii o Jomsborgu. Ale ta postać z pewnością była budowana też o zarówno pamięć, ale też i o pewne kulturowe, literackie kalki odnoszące się do największych znakomitości tej germańskiej, skandynawskiej tradycji. I tu spokojnie możemy sięgać aż do Karola Wielkiego, Teodoryka Wielkiego, Atyli, tych wszystkich postaci, które były, powiedziałbym, adoptowane na potrzeby tej tradycji. Oczywiście na swój sposób, a więc tutaj wiarygodność historyczna nie miała żadnego znaczenia, ale były to dobre kandydaty do tego, żeby tą odległą przeszłość tworzyć jako ciekawszą, bardziej nobliwą, i Burysław spełniał do pewnego stopnia podobną rolę. Zresztą, będąc bohaterem zbiorowym takim właściwie chyba. Znaczy, dzisiaj, gdy próbujemy go odczytać, zrozumieć, wyjaśnić fenomen jego powstania, to on nam się pojawia jako wręcz niemal postać zbiorowa. Natomiast w przypadku autorów skandynawskich i tej skandynawskiej średniowiecznej średniowiecznych odbiorców tej historii, to po prostu kolejny bohater gdzieś na tych rubieżach cywilizacji, którą Skandynawowie uznawali jeszcze za swoją, chodzi już raczej po stronie tych innych, obcych. Burysław, mimo tego, że jest przedstawiany jako władca raczej potężny i wpływowy, no, na tyle wpływowy i potężny, że warto zostać jego zięciem, to jednak nie jest Skandynawem i zamieszkuje, rządzi terenami, które już są w tej części poza tą właściwą Skandynawą ekumeną, i on już rządzi tymi, których określa się jako po prostu innych, czasem gorszych. Słowianie w sagach, w tym i król Burysław, to jednak poganie i to jest kategoria bardzo poważna, można powiedzieć decydująca. Zresztą mamy taką piękną historię, gdy król duński Sven Widłobrody postanowił wydać za Burysława swoją siostrę o imieniu Tyra. I Tyra była bardzo zrozpaczona tą perspektywą, że miałaby zostać małżonką Burysława, bo jak to wyraziła wprost, był nie dość, że stary, to jeszcze był poganinem. No. Żaden atrakcyjny kandydat. Tak, dyskwalifikujący. Tak, tak. Mamy tutaj już wyjaśnione, że jednak te kontakty ze Skandynawią były istotne i w kontekście perspektywy Polski pierwszych piastów wcale kierunek skandynawski nie był kierunkiem drugorzędnym. Chyba nie. No, jeśli Mieszko I decyduje się wydać swoją córkę za króla Szwedów, oczywiście z tym przekazem dotyczącym tego szwedzkiego małżeństwa są pewne problemy, nie można o tym zapominać. Wynika to wprost z tego, że o tym małżeństwie informuje nas zaledwie jedna osoba, jakieś 90 lat później, myślę tu o Adamie z Bremy, i wiarygodność tego przekazu też przez niektórych jest kwestionowana. Niemniej dążenie Mieszka do tego, aby przejąć kontrolę nad rejonem ujścia Odry, no musiało go zderzyć z Duńczykami. Tak. I wydaje się, że śmierć Haralda Silnozębego, króla Danii, który jest takim, no to oczywiście duże uproszczenie, ale takim duńskim Mieszkiem I, głównie chodzi tutaj o decyzję o przyjęciu chrztu. W Wolinie raczej nie była kwestią przypadkową. Co więcej, wydaje się, że jeśli piastowie chcieli, a zapewne chcieli, mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje nad Bałtykiem, a to oznaczało możliwość kontrolowania rejonów zarówno ujścia Wisły, jak i ujścia Odry, siłą rzeczy musieli wchodzić w polityczne relacje, czasem pokojowe, czasem wrogie, ze skandynawskimi władcami, i znowu ci Duńczycy, jako szczególnie aktywni, dominujący w wieku XI, no, jawią się tu jako naturalni kandydaci. Tych informacji niestety mamy niezbyt dużo, a czasem one są mocno kontrowersyjne i no, nie do końca wiadomo, jak je interpretować. To znaczy przykładem tego będzie prawdopodobna wizyta Knuta, jeszcze zanim został królem w Anglii, jego brata Haralda w Polsce w roku 1014, po śmierci ich ojca, po to, aby z powrotem do Danii sprowadzić ich matkę, córkę Mieszka I, która, jak przekazuje nam Titmar, przez tego Svena, jej męża, została wygnana. I pojawia się tu z automatu cały szereg pytań, na które być może nigdy nie poznamy odpowiedzi. Jedno z nich, jeśli była w Polsce, to gdzie? Dlaczego tak długo? Jaki miała status? Otóż to. Dlaczego w ogóle Sven ją wygnał? Tego nie wiemy, chociaż urodziła mu kilkoro dzieci. Dlaczego nie szukała schronienia na dworze swojego pierwszego syna, czyli w Szwecji? Być może tutaj to byłby argument dla tych, którzy twierdzą, że tego szwedzkiego małżeństwa, a są tacy, w ogóle nie było. Innymi słowy, co chwila jakiś znak zapytania i interpretacyjne problemy, które jednak tak do końca nas nie zniechęcają. One mimo wszystko stanowią o tym, że te relacje były i musiały być dość silne. Dość powiedzieć, że Mieszko II, nasz drugi król, i Knut Wielki, syn piastówny, nosili to samo chrzestne imię, Lambert. To też raczej nie była kwestia przypadku. jeszcze odnosząc się tylko i wyłącznie do rządów Bolesława Chrobrego, już jakiś czas temu pojawiła się teoria, która wskazuje na to, że Chrobry mógł być zaangażowany w działania konwersyjne, misyjne w Szwecji na początku wieku XI, wspierając tam właśnie Olafa Skotkonunga. A jeśli już chodzi o kwestie matrymonialne, o politykę i chęć ekspansji, no to wspomniany przeze mnie Bolesław Krzywousty, jak już wspomniałem, na początku lat 20. osiąga krótkotrwałe, ale znaczące sukcesy na Połabiu. I wówczas dochodzi do sojuszu z Danią. Ówczesny król Nils, po polsku Mikołaj, dogaduje się z naszym księciem. Efektem tego sojuszu między innymi jest małżeństwo Magnusa, syna Mikołaja, z córką Bolesława Krzywoustego. Co ciekawe, autor, który podaje najwięcej szczegółów dotyczących okoliczności tego małżeństwa oraz jego bezpośrednich skutków, czyli wspólnych polsko-duńskich działań zbrojnych na Pomorzu Zachodnim, czyli saksogramatyk, nie podaje imienia. To taka już znana z innych źródeł tendencja. Nadrabia to człowiek, który, nie znamy go z imienia i nazwiska, domyślamy się, kto mógł to być, ale pewności nie ma, który jakieś kilka dekad później w Islandii właśnie pisze kronikę, sagę poświęconą królom duńskim i on już to imię podaje. Podaje imię Ryksa i dziś w zasadzie przyjmujemy bezkrytycznie, że tak, córka Bolesława Krzywoustego, małżonka Magnusa miała na imię. No, warto jednak pamiętać, że z punktu widzenia autora Kiplinga sagi sytuacja, w której tak wysoko postawiona osoba, w tym przypadku kobieta, imienia nie ma, no, była za bardzo niewyobrażalna i ja szczerze mówiąc nie wykluczałbym tego, że należało to imię stworzyć. Że imię to stworzył, choć to tylko i wyłącznie już mój domysł. Może za dużo sak się naczytałem w życiu i to dlatego. Ale o czym chciałem jeszcze powiedzieć, to to, że ta córka Bolesława Krzywoustego jednak w tych dziejach Skandynawii trochę się zaznaczyła. W 1134 roku jej małżonek ginie na polu bitwy. Ona przez jakiś czas przebywa na Rusi, gdzie jest małżonką jednego z tamtejszych książąt. Po jego śmierci wraca do Skandynawii i zostaje małżonką króla Szwecji. Zanim jednak do tego doszło, to córka, która urodziła się ze związku naszej Ryksy właśnie z tym ruskim księciem o imieniu Zofia, zostaje małżonką jednego z najważniejszych, najwybitniejszych tego okresu królów duńskich, czyli Waldemara I. Więc te relacje były bardzo żywe, ścisłe i można powiedzieć, że tak trochę znowuż w kontrze do tej polskiej tradycji historiograficznej, no to jednak ta Ryksa no, trochę się zapisała w dziejach Skandynawii. Tak właściwie to taka moja refleksja, że jej losy tak dość podobne są w kontekście jakby zmienności mariaży do losów Świętosławy, bo ona też, co pan tutaj profesor już sugerował, jakby po tych dworach trochę krążyła. Tak, zresztą nosi nobliwy przydomek Matka Królów, no bo jeśli zgodzimy się na to, że zanim została małżonką Svena Widłobrodego, tutaj kontrowersji raczej nie ma, no znowuż dzięki Titmarowi, to jeśli jednak do tego dołożymy, że wcześniej mogła być małżonką szwedzkiego Eryka Zwycięskiego, taki przydomek nosił ten król Szwedów, no to robi nam się przynajmniej trójka synów, którzy sięgnęli po władzę królewską. Olaf w Szwecji, Harald w Danii, a Knut w Anglii i w Danii, a z czasem również no, to człowiek, który no, w zasadzie kontrolował niemal całą Skandynawię. I oczywiście bardzo możliwe, że fakt, iż ona została utrwalona w tej północnej tradycji, znowuż na swój sposób, to znaczy w tej tradycji skandynawskiej to już nie jest córka nawet nie polskiego, ale już nawet słowiańskiego władcy. To jest córka szwedzkiego jarla. Ale to postać niezwykle charyzmatyczna, gotowa na wszystko, aby osiągnąć swoje cele. której życiowym ideą fix w pewnym momencie staje się zemsta na człowieku, który nią wzgardził, który zdecydował się zerwać no, niemal już zatwierdzony związek. Myślę tu o Olafie Tryggvasonie. I że ona stała za intrygą polityczną, militarną, która miała doprowadzić do jego upadku i śmierci. Być może to jest jakieś echo o pamięci, nie tylko pamięci, ale też rzeczywiście funkcjonowania w tym skandynawskim świecie osoby, która przybyła z zewnątrz, a która właśnie wykazywała się siłą charakteru i potrafiła wykorzystać moment i społeczne role, i polityczne role, w które ją życie wpisało. To nie byłoby takie dziwne, bo my nawet z historii Polski znamy przykłady takich pań, które nawet w dobie średniowiecza przybywały do nas z zewnątrz i potrafiły wpłynąć na polityczne, kulturalne, społeczne życie, które się wokół nich toczyło. I bardzo możliwe, że to dotyczyło też córki Mieszka. Mhm. To tutaj w kontekście pan profesor określił Świętosławę jako matkę królów. Mnie znowu skojarzyło się porównanie względem Elżbiety Rakuszanki, która również podobnym przydomkiem była określana, gdyż no, wszyscy synowie oprócz jednego, który zmarł i został świętym, ostatecznie władcami. Choć w tym przypadku jej życie rodzinne było troszkę bardziej ustabilizowane. Tak, zdecydowanie szczęśliwsze i bardziej ustabilizowane. Jeżeli jesteśmy przy małżeństwach dynastycznych, bo tak swobodnie sobie w nie weszliśmy, to panie profesorze, czy oprócz tych dwóch, oprócz Ryksy i oprócz Świętosławy, znamy jeszcze jakieś inne małżeństwa polskich księżniczek ze skandynawskimi władcami? Nic mi nie przychodzi do głowy, natomiast warto pamiętać o tym, że ze Szwecji pochodziła jedna z małżonek Przemysła II. A, czyli w drugą stronę również te związki miały... Ale rzeczywiście z biegiem lat i być może właśnie tutaj połowa XII wieku jest jakąś cezurą, te relacje się ewidentnie kurczą, rozluźniają. Co zapewne wynikało z politycznych priorytetów. One były po prostu gdzieś indziej. Polska utraciła wtedy wpływy, kontrolę nad Pomorzem Zachodnim i Pomorzem Gdańskim, więc siłą rzeczy... Tak, jakby... ale wydaje się, że to jest jedno, ale drugie być może też często zasada, która no, obowiązywała, obowiązuje i pewnie będzie obowiązywać w polityce i nie tylko. Czyli, że próbujemy szukać sojuszy z tymi, z którymi dzielimy wrogów na przykład. Prawda? Tu też mogła się gdzieś po prostu po drodze niwelować. Oczywiście warto pamiętać, że te kontakty skandynawsko-polskie na tym dynastycznym poziomie, one na pewno będą się przeżywać jeszcze długo, ale one już nie będą, aż do końca średniowiecza, ale one już nie będą miały tak dużego znaczenia. To może... Wracając troszkę do kwestii chronologii, panie profesorze, bo tutaj z pana opowieści wynika, no i zresztą chyba chronologia to też potwierdza, że w momencie, kiedy polscy władcy zaczynają docierać do ujścia Wisły i ujścia Odry, to już tam są Skandynawowie, prawda? Że to my wchodzimy w ich jakby strefę interesów i próbujemy tam zaistnieć, a nie odwrotnie. I gdybyśmy mówili o samej chronologii, to czy jesteśmy w stanie wyróżnić jakieś fazy w tych kontaktach polsko-skandynawskich? Czy to raczej do połowy XII wieku było w pewien sposób jednorodne, czy były momenty takiego większego nasilenia tych kontaktów? Wyróżnienie faz, możliwość mówienia, kiedy te kontakty się nasilają, kiedy słabną i dlaczego, byłoby możliwe, bardziej wiarygodne, bardziej pewne, gdybyśmy dysponowali większą ilością danych, szczególnie tych stricte historycznych. Oczywiście dzięki badaniom archeologicznym możemy co nieco powiedzieć o tym, że... Możemy powiedzieć o tym, co tłumaczyłoby potencjalne zainteresowanie Piastów i innych przedstawicieli elit zarówno na obszarze Słowiańszczyzny Zachodniej, jak i po stronie skandynawskiej, tym, aby jednak nad Bałtykiem odgrywać znaczącą rolę, mieć wpływ na przepływ towarów i ludzi, handel dalekosiężny, który rozwija się w całej Europie Północnej, przynajmniej od przełomu VIII-IX wieku, a może już nawet i wcześniej, jest na tyle interesujący, potrafi zrodzić na tyle duży potencjał, z którego czerpać mogą ci, którzy chcą władzę przejąć, bądź władzę umocnić, że trudno nie chcieć z tego korzystać. To by tłumaczyło właśnie to zainteresowanie piastowskie Pomorzem i wschodnim, i zachodnim, i to, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku Piastowie spotkali konkurencję. Mhm. To nie jest tak, że nikt inny się tym nie interesował. I Skandynawowie będą oczywiście również wśród tych konkurentów i można powiedzieć, że szczególnie w okresie wikińskim będą tutaj przynajmniej czasowo wiedli prym. Warto jednak pamiętać, że jak już wspomniałem, to handel, ale też i przepływ ludzi, towarów, on się odbywa w różnych kierunkach. My często dyskutujemy nad obecnością Skandynawów na ziemiach słowiańskich, na Pomorzu, czy w ogóle na ziemiach polskich. Takie terminy się przecież co chwila w nauce pojawiają. Zastanawiamy się, czy ich wpływ był duży, czy nieduży, a jeśli już był, to czego dotyczył. Natomiast trzeba też powiedzieć o tym, że my też mamy obecność słowiańską na terenie Skandynawii i odnoszę wrażenie, aczkolwiek nie powiedziałbym sobie jako specjaliście w tym zakresie, że szczególnie w tym drugim aspekcie jest jeszcze dużo do zrobienia i do odkrycia, ze względu na to, że to widać po pewnej, nie chcę powiedzieć unii kulturowej, ale ta strefa bałtycka w tym czasie bardziej łączyła niż dzieliła. I na pewno wspólnota interesów to była jedna z tych kwestii, która łączyła, a to z kolei właśnie oznaczało, że to tłumaczyłoby, że ten transfer ludzi, a wywoływanie określonych zjawisk politycznych, kulturowych, ono nie odbywało się tylko w jednym kierunku i nie dotyczyło tylko skandynawskiego wpływu na to, co się dzieje, czy działo na południowym brzegu Bałtyku, ale też możemy mówić o analogicznych procesach w drugą stronę. Tak, w drugą stronę. Bo tutaj dowodem na to, że tego typu zjawiska były, jest m.in. cmentarzysko w Trelleborgu, prawda? Tam... Cmentarzysko w Trelleborgu, skandynawska toponomastyka, gdzie ten element słowiański czy wendyjski co chwila nam się pojawia, Wencysen chociażby w Danii, prawda? A dalej archeolodzy mówią o osadach zamieszkanych przez Słowian na terenie Skandynawii. Mówi się o słowiańskiej, zwanej często, może nie do końca precyzyjnie, bałtycką ceramice. Mówimy o słowiańskiej biżuterii. Innymi słowy, tego materiału, który świadczył o tym, że był to ruch dwustronny, jest całkiem sporo. Dziś bardziej to kwestia tego, aby umieć po pierwsze szacować nie tylko zakres tej dwustronnej aktywności, ale również to, jakie znaczenie dla dziejów poszczególnych części strefy bałtyckiej to zjawisko miało w różnych aspektach. A teraz czy ten przepływ, w tym konkretnym wypadku Słowian na północ, jesteśmy w stanie w jakichś ramach czasowych wskazać? Czy on miał to większe nasilenie w momencie wędrówki Słowian, powiedzmy w VII-VIII wieku? Czy mamy do czynienia z tymi zjawiskami również w pełnej fazie tej epoki Wikingów w X-XI wieku? Ten ruch nasila się w okresie wikińskim. Nasila się. Tak, nasila się w ogóle wikińskim. Co jest zrozumiałe, pojawia się koniunktura gospodarcza i ona będzie, czy możliwość czerpania zysków będzie de facto otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Więc te nowe perspektywy związane z tym, że można się wzbogacić, często z konieczności różnych szukać dla siebie nowego miejsca. Mało tego, to jest bardzo istotne, czasem o tym zapominamy, że cyrkuluje jakaś wiedza w ogóle o tym, co się dzieje wokół nas, tak? My dzięki na przykład skandynawskim, głównie szwedzkim inskrypcjom runicznym wiemy, że ludzie dysponowali wiedzą na temat miejsc oddalonych od Szwecji tysiące kilometrów, i zapewne kojarzyli te miejsca z konkretnymi aspektami codziennego życia, handlem, rzemiosłem, wojną, pokojem, wszystkim. I z pewnością ta wiedza z jednej strony pomagała, ale czasem mogła też stymulować ludzi do tego, aby twierdzić, no dobrze, to może to też i szansa dla mnie. Stąd migracje ludnościowe i one nasilają się w tym okresie. Mhm. I teraz to osadnictwo, bo o ile wiemy, że bo teraz już chyba czas nawiązać i do Jomsborga i do Truso, wiemy, że to osadnictwo wikińskie miało taki jakby charakter troszeczkę dwojaki, prawda? Bo te Truso przynajmniej kojarzy się raczej z osadą o charakterze takim handlowo-kupieckim, natomiast Jomsborg oprócz tego elementu ekonomicznego również ma tą legendę bractwa wojowniczego. A jak wygląda to w wypadku osadnictwa słowiańskiego? Czy ono ma charakter właśnie militarny również, czy tylko taki ekonomiczny? Zapewne jeden i drugi. No, pojawiają się teorie mówiące o tym, że duńskie siły zbrojne, że użyję takiego terminu, w czasach czy to Haralda Sienozębego, czy jego syna Svena Widłobrodego również zawierały słowiańskie kontyngenty, że wśród mieszkańców tych użytkowników tych słynnych obozów trelleborskich byli też również Słowianie. Czego nam może brakuje, to takich słowiańskich odpowiedników miejsc, które Pan wymienił, Jomsborg i Truso, one też wpisują się w różne kategorie mimo wszystko, po północnej stronie. I chyba, tak mi się wydaje dzisiaj, to raczej efekt tego, że takich miejsc nie było, a nie efekt tego, że albo o nich nie wiemy, albo o nich zapomniano. No bo Truso to przecież, przynajmniej u swojego zarania, to taki transfer gospodarczego, ekonomicznego, ale też i poniekąd społecznego. Myślę tu o organizacji ludzi, know-how, które zostało przywiezione przez samych Duńczyków z samej Danii i organizacja Truso, aranżacja jego przestrzeni, zagospodarowanie w dużej mierze przypomina takie ośrodki jak duńskie Hedeby czy szwedzka, przepraszam, Birka. Jest kwestią, to znowu nie dotyczy samej słowiańszczyzny, ale relacji tych ośrodków produkcji rzemieślniczej, wymiany handlowej, często zwiemy je dla wygody emporiami, z tak zwanym interiorem, do jakiego stopnia jedno od drugiego było uzależnione. Oczywiście inna sprawa, która też pewnie dotyczy Truso i nie tylko, to sprawa odsetka ludności obcej, prawda, którzy tam przebywają, decydują o tym, co się w tych miejscach dzieje. Więc myślę, że jeśli chodzi o tą ewentualną analogiczną obecność i rolę Słowian w Skandynawii, to być może tu jest jeszcze sporo do zrobienia, ale szczerze mówiąc, nie czuję się tutaj ekspertem i nie chciałbym tutaj powiedzieć nawet nie tyle za dużo, co sugerować rzeczy, które nie mają pokrycia jeszcze w naszym stanie wiedzy. Tak? A sama rola Jomsborga i Truso w kontekście polskim, jaki wpływ te osady miały na bezpośrednie otoczenie? Czy one próbowały dalej wywierać wpływ na głębię terenu, czy ograniczały swoją działalność tylko do wybrzeża? Pozostając na takim w miarę bezpiecznym gruncie, to i umawiając się, że pod mianem Jomsborg między innymi rozumiemy skandynawską nazwę dla Wolina, bo tu możemy postawić jakiś znak równości między Wolinem a Truso, czy też wtedy Jomsborgiem a Truso, to są te takie w przypadku Truso pruskie, w przypadku Wolina zachodniosłowiańskie okna na świat. To tam w pierwszej kolejności przybywa obcy kupiec, obcy rzemieślnik, w ślad za nim, no też obcy wojownik. W ślad za tym przybywa wiedza o świecie bliższym lub dalszym, ale już w tym świecie zewnętrznym, poza, często obcym. To miejsca, w których często te przedstawiciele tych różnych kultur się nie tylko poznają nawzajem, ale też mają szansę nauczyć się, jak wspólnie funkcjonować. Chociażby dlatego, że może i łączyć wspólnota interesów. Wydaje się, że potencjalne zyski z wymiany handlowej pozwalały niwelować albo zostawiać na boku na chwilkę wszelkiego rodzaju różnice, często bardzo kluczowe, jak różnice związane z wiarą, językiem, kulturą, obyczajem, prawda? Obserwujemy to w zasadzie wszędzie, czy to będą takie ośrodki jak Itil, Bułgar na wschodzie, czy będzie to Dublin, York na zachodzie, tak? Ta wynikająca i z konieczności, i z chęci perspektywa stykania się z ludźmi, którzy są nam obcy pod każdym niemal względem, ale kontakty z nim dają pewne perspektywy, pewne szanse. To po pierwsze. Po drugie, jak już wspomniałem, w przypadku południowych brzeży Bałtyku emporia stanowią istotne novum organizacyjne, społeczne, gospodarcze. Często dla wygody, ale w dużym uproszczeniu nazywamy je wczesnymi miastami, ponieważ one mają kumulować ten potencjał gospodarczy określonej ludzi na określonym terenie na poczet często bardzo konkretnych ekonomicznych celów. Tak? Tutaj chodzi po prostu o zysk. Jednocześnie bardzo szybko okazuje się, że ci, którzy aspirują do władzy, albo już stanowią miejscowe elity, albo do miana takowych aspirują, dostrzegą w tym fermencie gospodarczym i ekonomicznym szansę dla siebie. Nie tylko, że mogą stymulować rozwój tej wymiany, kontrolować ją, po prostu na niej zarabiając, to jeszcze na dodatek to dzięki niej będą mieć dostęp do tego wszystkiego, co pozwoli im manifestować swoje polityczne aspiracje, swoje polityczne ambicje i dostęp do, jak to się mówi bardzo tak ładnie, neutralnie, do zasobów, głównie do kruszcu srebrnego, będzie bardzo poważnym motorem napędowym. Czasem dysponujemy danymi, które mówią o tym niemal wprost. Autor roczników frankijskich pod rokiem 808 odnotował bardzo intrygujący incydent, mianowicie ówczesny król duński Gottfred wyprawił się na czele własnych zbrojnych sił na w sumie nieodległy teren do Obodrytów i jednym skutecznym napadem zniszczył i doprowadził do upadku ośrodek handlowy, który owy Obodryci sobie urządzili pod nazwą Rerik, przez C na końcu, tamtejszych kupców i rzemieślników przeniósł do funkcjonującego pod jego skrzydłami Hedeby. I w zasadzie z jednej strony można by na Gottfreda spojrzeć jako na zwykłego agresora, grabieżcę, ale można też powiedzieć, że to po prostu skuteczny, zmyślny przedsiębiorca, który skutecznie wyeliminował konkurentów. Tak na marginesie od bodaj lat 90. ubiegłego wieku mniej więcej już wiemy, gdzie to Rerik mogło być, że to prawdopodobnie Zatoka Wismarska, w jednej ze wsi, w brzeżu Zatoki Wismarskiej w Grossstempkendorf archeolodzy odkopali pozostałości osady, która idealnie pasowałaby do bycia takim właśnie obodryckim Rerik. To nawiązując do opowieści tutaj pana profesora, nie dość, że wyeliminował konkurencję, to jeszcze zwiększył swoje moce produkcyjne poprzez osiedlenie porwanych rzemieślników. Więc... Tak, a nade wszystko chyba zagwarantował sobie większą podaż tego wszystkiego, co pozwalało mu kreować, umacniać pozycję wśród swoich poddanych. I jeśli prześledzimy losy Hedeby we wczesnym średniowieczu, to widzimy, jak bardzo władcy Danii zdawali sobie sprawę z tego, że jednym z kluczy do tego, żeby tą Danią rządzić, jest kontrola Hedeby, a tu przynajmniej w wieku X zderzyli się z aspiracjami Sasów. Władcy Sascy również doskonale sobie zdawali sprawę, co to oznacza mieć pod kontrolą Hedeby. Był to ważny ośrodek, ponieważ on ułatwiał kontrolę przepływu towarów między Bałtykiem a Morzem Północnym. Można by nawet użyć takiego terminu ośrodek węzłowy i rzeczywiście widzimy saskie próby tego, aby poddać Hedeby własnej kontroli. Ostatecznie po roku 983 ostatnio pojawiły się pomysły, że Duńczycy jednak zrobili to wcześniej. Hedeby wraca pod duńskie skrzydła i już na długo pozostanie. To się wszystko zmieni dopiero w czasach nowożytnych. A panie profesorze, Jaki jest ostatecznie potem los Jomsborga i Truso? Co powoduje, że te emporia przestają działać? Upadek koniunktury. Po pierwsze, lata 70. wieku X i zostaje przerwany napływ srebra arabskiego. To spowoduje duży wstrząs. Polityczne i ekonomiczne elity będą musiały mocno przedefiniować sposób swojego działania i zmusi to też do zmian organizacyjnych, co spowoduje, że będziemy często mieć zjawiskiem, którym stary ośrodek funkcjonujący na starych zasadach, mający czy opierający się o kontakty z innymi kontrahentami, będzie zastępowany nowym. W przypadku wspomnianego Hedeby, które zresztą jeszcze ucierpiało na dodatek w wyniku najazdu norweskiego w 1066 roku, zostanie zastąpione przez Szlezwik, który będzie oddalony tylko i wyłącznie o szerokość Szlejfjordu, więc to jest na kilka kilometrów dosłownie, ale to już będzie nowe miejsce, zbudowane na nowych zasadach i mające zapewne inne ekonomiczne priorytety. W przypadku Birki, która upadnie trochę wcześniej, zastąpi ją mniejsza, już nie mająca tak dużego zasięgu Sigtuna. I spora część z tych emporiów, tak zwanych emporiów, upadnie. Oczywiście nie wszystkie. Część przetrwa dlatego, że okaże się, że po drodze zaczną spełniać też inne, głównie polityczne, ewentualnie kościelne role. Słowiański Wolin, owszem, po przełomie XI i XII wieku nie będzie już tak znaczącym, znamiennym ośrodkiem, ale dalej będzie funkcjonował do tego stopnia, że jeszcze w wieku XII, gdy zapadnie decyzja o powołaniu biskupstwa na Pomorzu Zachodnim, to Wolin będzie pierwszą siedzibą tego biskupa. Dopiero po 3 dekadach zostanie ono przeniesione do Kamienia Pomorskiego. Więc część z tych ośrodków przetrwała, ale spora część z nich w dużej mierze znanych nam w zasadzie głównie dzięki pracom archeologów, no nie przetrwa tego, że upadnie ta sieć połączeń, straci ona na i ważności, na intensywności i ci, którzy będą umieli, albo powiedziałbym odwrotnie, nie umieli przestawić się na nowe kierunki aktywności gospodarczej, może na handel nowymi towarami i w innych warunkach też ekonomiczno-prawnych, oni po prostu przegrają. Dobrze. Panie profesorze, nawiążmy, spróbujmy jeszcze raz połączyć Wikingów z państwem pierwszych piastów. Okay. Czy możemy założyć, że Wikingowie mieli jakiś wpływ na kształtowanie się tej struktury, nowej struktury państwowej? No, zależy o co pan pyta. Jeśli za pana pytaniem kryje się chęć uzyskania odpowiedzi na inne, bardzo atrakcyjne. W kontekście Mieszka I był Wikingiem. To sobie darujmy, bo tutaj już wiemy, że nie. Natomiast... Znaczy nic na to nie wskazuje. O, to byłoby chyba tak najbezpieczniej powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że nie ma powodów, dla którego nie mielibyśmy uznać, że wśród tych, którzy Piastów wspierali zbrojnie, propagandowo, politycznie, tu można wymieniać szereg różnych aspektów działań. Tak? Nie znaleźli się właśnie Skandynawowie, chociażby z tego powodu, że po pierwsze te relacje polityczne z pewnością były utrzymywane, po drugie oni sami mieli już spore doświadczenie, jak się to robi u siebie i nie tylko, no i po trzecie w takim, jak wytłumaczyć obecność ludzi ewidentnie pochodzących z północy wśród tych, którzy byli chowani na takich cmentarzyskach jak Bodzia, Ciepłe i inne. Jak wytłumaczyć obecność luksusowych towarów, które głównie stanowiły o politycznym, społecznym prestiżu, a obecność, których no, gdzieś tam jakoś kieruje nas w stronę północy. No i w końcu jak wytłumaczyć, że daleko na północy, czyli w Islandii, ktoś stwierdził, że owych legendarnych Jomswikingów duńskich możnych należy, ich aktywność, ich obecność, ich funkcjonowanie należy połączyć właśnie z ziemiami Słowian, bo Jomsborg, ten legendarny, ta warownia, powstaje w wyniku zgody króla Słowian Burysława na oddanie duńskiemu możnemu części swojego terytorium, którym on miał teraz zarządzać. Tak? Nie powinniśmy myśleć tutaj nawet o takim bezpośrednim przełożeniu, że Palnatoki to stricte historyczna postać, wydarzenie też. Raczej mówimy o utrwalaniu się pewnego schematu, dla którego analogię potrafimy znaleźć w różnych częściach też wikińskiej Europy. No i tak mówię, to jest pytanie retoryczne, ale warto je zadawać. To dlaczego nigdzie indziej? Tylko akurat właśnie tam postanowiono tych jom z wikingów ulokować. I oczywiście ta odpowiedź nigdy nie będzie prosta, bo można by tutaj też odwołać się do innego schematu, mianowicie tego, że jomswikingowie w swojej organizacji troszeczkę przypominają znane nam z Europy i z Ziemi Świętej zakony rycerskie i jednak mamy do czynienia z wykorzystaniem tego schematu do eksploatacji wątku takiej relacji chrześcijańskich Skandynawów z pogańskimi Słowianami i ci Słowianie, skandynawscy chrześcijanie tak trochę na tej słowiańskiej rubieży no, pilnują tego, żeby to słowiańskie pogaństwo za mocno tym dobrym skandynawskim chrześcijanom nie zaszkodziło, ale to jest jeden z elementów. W dalszym ciągu można pytać, dlaczego tych Jomsborczyków nie umieszczono gdzieś indziej. I z pewnością pamięć o relacjach, o kontaktach, zarówno o relacjach pokojowych, latach współpracy, ale też i konfliktów i wojen, no, musiała być dość żywa i czytelna, bo to jest też istotne, że ona musiała być czytelna, na tyle schematyczna, że wywołała określone, raczej jednoznaczne skojarzenia, nie budziła kontrowersji. Skoro tutaj pan profesor wspomniał o tym, że Słowianie, jakieś kontyngenty wojskowe znajdowały się na służbie władców skandynawskich, można też założyć, że w jakiejś formule Skandynawowie służyli również i u pierwszych Piastów. A co z rodem Abdańców? Ciekawy przypadek, też zagadkowy, choć już badacze przełomu XIX-XX wieku domyślali się, że u początków tego znaczącego, szczególnie w XII wieku rodu, stanęli przybysze, uciekinierzy. Tutaj pojawiały się różne pomysły ze Skandynawii, ale też wskazywano na ewentualny profil anglosaski, tak, że to może również ludzie stamtąd, więc no, nie wiem, czy nasza wiedza w tym zakresie aż tak mocno posunęła się do przodu. Niewykluczone, że rzeczywiście to efekt oddziaływań skandynawskich w tym znaczeniu, że u początków rodu stanęli przedstawiciele skandynawskich elit, którzy mogli się tutaj pojawić w różnych okolicznościach, czy to dzięki kontaktom dynastycznym, czy też jako pokłosie wydarzeń roku 1066 i upadku władzy dynastii Wessex w Anglii i przejęciu tronu angielskiego przez Wilhelma Zdobywcę. To pociągnęło ze sobą pewne reperkusje i być może właśnie takim echem, jednym z wielu tych wydarzeń była właśnie decyzja o ucieczce kogoś, kto musiał dla siebie szukać nowego miejsca. I znalazł je być może właśnie w państwie Piastów. Dlaczego państwo pierwszych Piastów nie spotkało los Rusi Kijowskiej? W jakim sensie? W sensie takim, że tam Rykowicze są potomkami Normanów, prawda? Znaczy Wikingów, prawda? I to oni kreują te mechanizmy państwowotwórcze. U nas to się nie pojawiło, a jednak teoretycznie do tej Skandynawii, do tej Danii mieliśmy troszeczkę bliżej niż Ruś Kijowska. Być może odpowiedź na takie pytanie jest bardziej trywialna niż nam się wydaje. Być może, ale to już skazujemy się tutaj trochę na gradologię, takie próby jak w przypadku Rusi były podejmowane, tylko tu ci potencjalni skandynawscy zwycięzcy mieli mniej szczęścia. Ewentualnie siła czy to Piastów, czy innych zachodniosłowiańskich centr władzy, które później, jako w zasadzie już dla nas anonimowe, ulegały sile Piastów w efekcie procesu jednoczenia, dysponowały już na tyle dużym potencjałem, że w grę wchodziły inne formy współpracy i relacji, ale takich prób wykluczyć się nie da. Część skandynawskich wodzów, i to notabene większość z nich była Norwegami, określana ze źródła mianem zabijacz Słowian. Więc raczej to ślad jakichś zbrojnych działań skierowanych przeciwko Słowianom. I bardzo możliwe, że na Rusi brakło w pewnym momencie tej konkurencji, a może było jeszcze inaczej. Ta konkurencja była, ale ona już była wewnątrzskandynawska, ponieważ mówi się, że tym kluczowym momentem dla powstania Rusi Kijowskiej był moment, w którym elity z Nowogrodu, czyli z północy, opanowały Kijów. Jeśli pójdziemy śladem powieści minionych lat i będziemy szukać historycznego Askolda i Dira, którzy mieli jako pierwsi ten Kijów opanować, to pojawiają się teorie, że to również byli Skandynawowie. Więc być może tutaj rozchodziło się o to, że ta rywalizacja o wpływy, władzę i kontrolę jakże ważnego traktu komunikacyjnego w kierunku południowym do Konstantynopola już rozegrała się między skandynawskimi konkurentami. Tego się wykluczyć nie da i być może tutaj mamy do czynienia z tą różnicą. No dobrze. Panie profesorze, jakby próbując już puentować naszą rozmowę, niewątpliwie należy wziąć pod uwagę fakt, że tych wpływów skandynawskich w kontekście państwa pierwszych Piastów nie należy nie doceniać. Niewątpliwie kontakty były dość istotne i nie były one z perspektywy państwa pierwszych Piastów drugoplanowe. Ten kierunek skandynawski był dość istotny. To tak na zakończenie, jakby wychodząc troszeczkę poza zarys głównego wątku chronologicznego. Wiemy, że Wikingowie byli strasznymi wojownikami i sławę piratów zdobyli. Wiemy, że Słowianie chyba w późniejszym już okresie, w XII wieku, również na takie wyprawy łupieskie na Skandynawię się wyprawiali. W pańskiej ocenie, kto był straszniejszy? Słowianie czy Wikingowie? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Powiem tak, gdyby słowiańscy zbrojni użytkownicy Bałtyku, że się tak wyrażę oględnie, byli słabsi, to nie mielibyśmy mniej lub bardziej pewnych źródeł informacji o tym, że tych Słowian angażowano. Dość powiedzieć, że w czasie najważniejszych dla dziejów Skandynawii tego okresu bitew znajdujemy ślady obecności słowiańskich wojowników. No, nikt na zdrowy rozum nie angażuje sił złożonych z ludzi, którzy cieszą się opinią słabych zbrojnie i nie dających szansy na zwycięstwo. Mało tego, wspomniane przez pana XII wiek, a szczególnie jego pierwsze dekady, to wręcz czas niemal zupełnej bezradności Skandynawów, przede wszystkim Duńczyków, głównie oni, bo byli najbliżej, bezradności wobec słowiańskich zbrojnych wypadów, które były bardzo dotkliwe i mocno odszarpnęły autorytet skandynawskich elit w tym okresie. Nie wiem, czy w ogóle można by kusić się odpowiedzieć na pytanie, kto tutaj był lepszy, natomiast jedno da się powiedzieć na pewno. Wikingom udało się, w przeciwieństwie do tych ich słowiańskich kolegów po fachu, zapisać nie tylko w historii, ale w ogóle w naszej świadomości na tyle, że to ich kojarzymy właśnie jako tych nieustraszonych, niezwyciężonych i wręcz do przesady odważnych wojowników, a ich słowiańscy konkurenci gdzieś ciągle pozostają w mrokach, w cieniu. Zdecydowanie tak, w cieniu. Tak. No i chyba tym stwierdzeniem zakończymy rozmowę. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To była bardzo ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że państwu również się podobała i wikingowie, ich kontakty z piastami można było zobaczyć w troszeczkę innym świetle niż może do tej pory. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia. Do widzenia. Mam nadzieję, że opowieść, którą zaprezentował pan profesor Morawiec, bardzo wam się podobała. Jeżeli tak, to prosimy o subskrypcję kanału. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, obowiązkowo o like pod tym materiałem, a także proszę o wasze komentarze, bo jeżeli macie jakieś pytania, któreś treści wymagają poszerzenia, dajcie znać, spróbujemy to dla was zrobić. No i zapraszamy oczywiście do kolejnego materiału. Do zobaczenia.